mój dzisiejszy wygląd może świadczyć tylko o jednym, a mianowicie o tym, że od rana będę zabierać się za sprzątanie tutaj już w pokoju. Będę robić takie generalne porządki, takie już przedświąteczne i nie wiem, na ile starczy mi baterii, dlatego widzę, że już mi pikawcza jest, miałam podłączyć do ładowarki. Mam nadzieję, że coś Wam pokażę. Najpierw będziemy tutaj odkurzać, potem zajmę się parapetem, tym syfem tutaj, a na samym końcu chyba zacznę sprzątać, ścierać kurze. A żeby wykończyć to wszystko, zacznę sprzątać w szafie, dlatego że tutaj w tej szafce, w innych szafkach mam już w zasadzie posprzątane, bo sprzątałam to kilka dni temu, ale w tej szafce jeszcze z ubraniami nie mam wszystkiego posprzątane i muszę też przynieść ubrania z prania i je poukładać w kostkę i zawodzić do szafy. Nie wiem, czy Wam to wszystko pokażę tutaj, dlatego że miga mi już bateria, no ale co? Już przed pewnie 15. Ja jestem w trakcie sprzątania nadal. Mam tutaj straszny syf. Nie wiem, co zrobić z tymi rzeczami, które w tym momencie leżą na podłodze. Zaraz Wam je pokażę. No i a więc tutaj jest tak. Na podłodze są rzeczy, których w ogóle nie mogę nigdzie zmieścić do szafy. Między innymi torba z M-Nail duża. Tutaj czarna, tam gdzie jest online i widzicie tylko com. Tutaj to jest Haemu. Też nie mam co z nimi zrobić. Pewnie te torby papierowe wyrzucę, bo tak naprawdę te papierowe torby są do niczego potrzebne, bo one się tak naprawdę nie przydadzą, bo jeszcze te takie foliowe to jeszcze czasem się przydadzą, żeby coś spakować i tak dalej, ale w te raczej nic nie spakuję, więc chyba je po prostu wyrzucę, bo zajmują mi tylko miejsce w szafie. Leży lalka, nie wiem czy zobaczycie. To takie kremowe. I lalka też jest fajna, tylko że ja nie mam na nią miejsca. Tu w zasadzie nie ma w ogóle miejsca, żeby ją gdzieś postawić, więc nie wiem, albo poszukam może w innym pokoju. W jakimś innym pokoju będzie dla niej miejsce, bo no niestety, ale u mnie dla niej miejsca nie ma. A w szafie też leżeć nie może, no bo nie ukrywajmy, lalka jest ładna, ale niestety nie w moim stylu, więc ona mi do tego pokoju nie pasuje. Dalej tutaj leży pasek. W sumie pasek muszę zwinąć i powieszyć na wieszak. Koło lalki takie czarne to jest pasek od kurtki, ale ja tego paska nie używam po prostu, dlatego że ja nie lubię pasków na sobie. No i obok torebki z M-Nail leży to czarne, to jest moja torba, do której mam po prostu sentyment. Ja właśnie jakieś może jakąś godzinę temu zjadłam obiad i w trakcie obiadu dzwoniła do mnie pani kurier. U mnie się zdziwiłam, bo zazwyczaj jak jest kurier, to jest mężczyzna, ale nieważne. Dzwoniła do mnie pani kurier i powiedziała, że ma dla mnie paczkę z kosmetykami. W zasadzie są to kosmetyki, które są moim prezentem świątecznym, ale mam je już dzisiaj i dzisiaj już je rozpakowałam, dlatego że czy nic się nie pokruszyło i tak dalej. Ja już to oglądałam, ale teraz pokażę Wam. Ja zamawiałam kosmetyki ogólnie na Kokolicie i zamówiłam trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą jest taka gąbeczka z Donegal, z firmy Donegal, Blending Sponge Super Soft, gąbka do makijażu i powiem Wam, że ta gąbeczka, ja już ją wyciągałam i powiem Wam, że ta gąbka jest zdecydowanie bardziej miękka niż ta, co mam z AliExpress i jest w ogóle większa. Teraz Wam w sumie pokażę. O, tak wyglądają te gąbki obok siebie. No jak widać jest różnica, ta z Donegala jest o wiele, wiele większa. I tą gąbkę kupiłam ze względu na to, że mi ją polecałyście. W naszym kartonie mamy bronzer Honolulu z W7. Tak on wygląda, jest to chyba bardzo popularny bronzer na YouTubie. I dalej ostatnią rzeczą, tu już największą z tego całego zamówienia jest paleta. Tak wygląda ta paleta, jest to paleta z firmy I Heart Makeup Chocolate and Peaches. I tak wyglądają jej kolorki tutaj na kartonie. Zaraz Wam otworzę i pokażę, jak wyglądają tak normalne. Tu sobie robiłam swatche już tej pomadki.
tej paletki. Jak widzicie, tak wyglądają, chociaż tu słabo widać. Słabo widać, dlatego że już mi się trochę te cienie starły i w ogóle nie używam bazy tutaj niczego, tylko tak po prostu. O, tak prezentuje się paleta w całej okazałości. Jak widzicie, jest tutaj 16 cieni, jak widać macałam już je. Te wszystkie górne, oprócz tego dużego, są z drobinkami. Cały ostatni rząd jest matowy. No i ta paleta ma też duże lusterko, więc właśnie ułatwia to malowanie. Hej, witam Was w Vlogmasie, dzień 21. Także wróciłam ze szkoły już jakiś czas temu, siedzę sobie teraz na YouTubie i oglądam. I w ogóle przed chwilą wstawiliście nowy filmik i piszecie, że nie było wczoraj losowania. I właśnie wczoraj już też oglądając vloga, zauważyłam, że tego Vlogmasa Marta zapomniała wstawić. Po prostu zapomniałyśmy wstawić tego, kto wygrał. Bo jak wiecie, teraz do świąt wylosowałyśmy już całą pulę zwycięzców. No i kartki już są w trakcie wysłania, już się wysyłają, że tak to ujmę. Teraz wstawimy Wam klip osoby, która wygrała w poprzednim Vlogmasie. Dobra, a więc dzisiaj będziemy losować zwycięzcę. Wygrywa dzisiaj Marta z miejscowości Myszków, tak? No Myszków. I Marta wygrywa taką kartkę. Bardzo serdecznie gratulujemy. No i skoro mówiąc tak o losowaniu teraz, żeby nie zapomnieć, to teraz wstawimy Wam klip osoby, która wygrała w dzisiejszym Vlogmasie. Dobra. Wygrywa Natalia z miejscowości Turek. Do Natalii leci taka kartka z taką bombką. Mogliście właśnie teraz, także mogliście zaobserwować zwycięzcę z wczorajszego Vlogmasy i z dzisiejszego. Zostały jeszcze 3 dni losowania vlogmasowego. No bo tak jak mówię, wczoraj po prostu zapomniałyśmy wstawić tego klip. No i teraz otworzymy klasycznie kalendarz, który jest już taki pusty. Masakra. Dobra, dzisiaj mamy 21 grudzień. O, dobra. 21 jest tak u góry. Ej, co tu jest? Ej, co tam? Tam nic nie ma? A nie, jest! Dobra, bo myślałam naprawdę, że jest puste. Ja myślałam, że 21 nic nie ma. O, więc tak jak widzicie, dzisiaj był taki prezent. Dobra, a więc może otworzymy kalendarz adwentowy. Dzisiaj jest 21. On dzisiaj jest krowa. Naprawdę. Tak jakoś mało świątecznie. Mamy już 21.30 i zakończymy ten dzisiejszy vlog. Tak jak wiecie, dzisiaj jest 21, czyli jest czwartek. Jutro idę ostatni raz do szkoły w tym roku i się bardzo cieszę, bo nie będzie takich typowo zajęć dydaktycznych, także w tym roku, że tak powiem, już chodzenie do szkoły praktycznie jest za mną. Także od jutra będziemy nagrywały dla Was vlogi już takie typowo świąteczne. Wiem, że zawsze Wam to powtarzamy, ale teraz już naprawdę takie vlogi będą typowo świąteczne, czyli będziemy robić tą dużą naszą choinkę, którą mamy w salonie. Będziemy robiły pierniki. Wiecie, takie typowe pierniczki. To wiecie, takie typowe vlogmasy, które są zawsze praktycznie u każdego. Gdy właśnie seria vlogmas zbliża się końcowi, tak? No bo wiecie, dzisiaj jest już 21 dzień vlogmasa, jeszcze 3 dni tak naprawdę vlogów ma nam zostały, także wiadomo, że te vlogi będą coraz bardziej świąteczne. Ja swoją drogą mogę Wam powiedzieć, że nie wiem, kiedy te vlogmasy minęły. Pamiętam jeszcze, jak nagrywałam pierwszego vlogmasa. Od tego czasu się bardzo dużo zmieniło i jestem zaszokowana, naprawdę. Jeśli ogólnie nagrywa te vlogmasy, to ten czas tak szybko mija i jestem tego świadoma, że właśnie po nowym roku, wiecie, wszystko tak szybko minie i tak naprawdę za chwilę znowu będą wakacje. No wiecie, już wakacje będę miała wcześniej, bo koniec szkoły mam, no, na koniec kwietnia i zdaję właśnie sobie z tego sprawę, że teraz po nowym roku już to wszystko tak będzie szybko, w cudzysłowie, szło. I ta myśl mnie przeraża. No. I ogólnie jeszcze też chciałabym poruszyć sprawę Sika, czyli kota i tego vlogu. I to była właśnie chyba sytuacja z vlogmasa z 2 dni wcześniej. Czytając komentarze, że niby się nad nim znęcam, czy coś w tym stylu, powiem Wam, że zrobiło mi się bardzo, bardzo przykro, bo gdybyście mnie dobrze znali, to byście dobrze wiedzieli, że jestem totalnie anty taki stosunek co do ogólnie znęcania się
nad zwierzętami, nad ludźmi, nad czymkolwiek, nad kimkolwiek. No dla mnie to jest absurd. Ja naprawdę jestem taką osobą, która wszystko by robiła, żeby wiecie, żeby komuś było lepiej i tak samo troszczę się o mojego kota. Także dla mnie to jest absurd, jeśli ktoś mi mówi, że ja się nad nim znęcam. I ja żyję już z nim 10 lat i tak naprawdę wiem, jaki ma charakter, bo wiadomo, bo koty, tak jak ludzie, mają różne charaktery, jest wkurzający i wiem, jak się mam do niego zachowywać, a jak gdybym ja się nad nim znęcała, to by, nie oszukujmy się, do mnie by tak nie przychodził. I ja nagrywając w ogóle tego vlogmasa nie sądziłam, że ktokolwiek, nawet przez myśl komuś przyjdzie taka myśl, że ja się nad nim znęcam. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszamy Was na nasze wszystkie linki i zapraszamy do oglądania pozostałych i kolejnych vlogmasów, które będą na naszym kanale. Pa, pa!